Cześć, siemano, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, ze mną niech to jednak mój najlepszy sąsiad. Witaj, sąsiedzie. Ma. Przed nami Ford 6, 8, 10. Umiem czytać naprawdę, wiecie. Jedziemy, nie ma szkoda czasu, bo dziewczyna czeka. Nie, sąsiad. No właśnie, tak jest. Także nie ma czasu na głupoty, trzeba robić, bo dzisiaj to trzeba zrobić. O kurde. Sąsiad. Powiem, za niedługo trzeba będzie grabiarkę zmienić. Wszystko bym zmienił, no ale wiesz, no. Chociaż no, na razie se daje radę. Mi tam, wiesz, dobrze się grabi. Ale Aleksandra. A jest ten Masej, tam z tą prasą stoi. Wózek sąsiadowy. Wszystkie moje sprzęty. Ale no, można by było coś takiego składanego. Na dwa. Dwie gwiazdy, tylko wiesz, nie jakąś dużą. Tak jak ta ma 4 metry, no to mi wystarczyła taka 6-7 metrowa składana na dwa. Jakby było coś takiego. A może coś takiego mają, takie mniejsze. Bo nie chcę jakiejś 10-metrowej, 12-metrowej. No takie coś. Wiesz. No ale teraz głównie chcę się skupić na nowym kombajnie już. Bo już kombajn ma troszkę przehulane u nas. Także pasuje coś zmienić. No wiecie, trzeba się rozwijać. Bo jak teraz kupię kombajn, no to za dwa sezony kupię traktor znowu. A już planuję strasznie dużo. Ale trzeba coś, kurde. Trzeba się rozwijać. Tak jak sąsiad mówi, lepiej się rozwijać niż zwijać. Chociaż przy dzisiejszych cenach to chyba ta druga opcja lepsza, nie sąsiad? Tak się daje. Ale trzeba coś robić, nie? W życiu. Fordzik to jest szef. To jest najlepszy traktor, jaki kiedykolwiek miałem tutaj. 60 też nie narzekam. Nie narzekam, bo ona jest taka w sam raz do czego. Do wapnowania jest w miarę, się daje rady. Do tam podwożenia belek. Do powiedzmy... co, no jakieś zbozy podwieźć, przerzucić, nawet bym mógł grabić nią, ale nie, no nie, bez przesady. Co ona jeszcze takiego może robić u mnie? No do ziemniaków głównie też jej się używa. Także powiem wam szczerze, że nie mam na co narzekać za bardzo. Czekajcie, bo M12, tutaj trzeba sobie sprawdzić, o. Właśnie tak. Sąsiad, dużo ci zostało do grabienia? Ciemonki jeszcze pod domem kończę. A zaraz będę tam koło ciebie jechał. Zaraz będę, sąsiedzie, koło ciebie jechać. Fajnie ta szeroka brama teraz jest. To tutaj można jakoś fajnie się w miarę przejeżdża. Puścisz mnie? Dziękuję. Ty. Nie ma szans. A przez swoje, człowieku, normalnie. No bo ty tam jedziesz? Ja jedę tutaj. Ojej, jedziemy pomalutku. Pograbimy. I co? I prasujemy dzisiaj jeszcze. Wieczór tam. 19. No, pewnie coś takiego. 18-19. Żeby doskuł jeszcze w wałku. Dokładnie. No, także z tą mąką się żegnamy. No, jak tylko pozbieram, to już przyjeżdżając z pieniędzmi i... Sąsiadaj mi się, że dobra decyzja czy zła. Obojętnie. Ty, dobra, bo tak, nie tak, nie tak, co do robienia tej łąki. No. Nie i tak, powiem ci, a pieniądze się przydadzą. Siana mam jeszcze z tamtego roku pełną, tą nad oborą stodołę. Nie mam już gdzie tego trzymać za bardzo. Także. Wiadomo, sprzedać zawsze można. Za niedługo też, jak się trzeba będzie rozbudować jakąś oborę większą, postawić też drugą. No
no to się przyda, to się, no to wtedy wezmę tą łąkę. Weźmiemy razem pewnie tą łąkę, wiesz którą, nie? Mhm. No także. Także tak, tej to nie wiem. Jakoś tak nie ona. Ja jakoś wolę takie, wiesz, nie za szerokie, ale długie. Ona jest taka, ani taka, ani taka. Ani za długa, takie to jest. Wiesz, ja lubię takie łąki, jak teraz tam pojechałeś, nie? W sumie jak większość moich łąk. Tak jak ta twoja, co teraz kupiłeś, to jest akurat zajebista, nie? Jest prosta. No, ona jest spora to, nie? Łąka. A bo jest łąki, na pewno większa jak ta co do Ren. No, na pewno. Też powiem ci, że wolałbym tam obok tutaj co. Od tej mojej co ja teraz robię. Więc dzieli mnie, a ciebie. Tam ona też jest spora. No, Ford do grabiarki to jest miód. Malina. No. Także u ciebie co? Kto będzie z pracą chodził, który? Ja sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądać. Ta malutka prasa i taki traktor. Ale. Ale ten traktor wcale nie taki wielki. Większy od mojego Maseja. Maską tylko się może, bo no mój tak. Ma maskę wysoko, a twój ma taką płaską. No bo z podstawówki go wzięli, nie? No, ale mocowo jest mniejszy. Mocniejszy. Mój jest mniejszy. O 10 koni. Tak. Mój ma ile? 130 te. Mój ma 120. Aha. W razie wystarcza, bo zetrą się wyrabiał. No wiem. Nie no, już pasowało ci to zmienić, bo kurde, się męczyć tym zetorem, to ja też bym nie dał rady już. Chociaż ja ci zawsze mówię, kupuj sąsiad. O, poczekam. No i masz już. To już masz dość z zetora. Nie, to jest męczenie się, ja wiem, że orka, czy to. Ty sąsiad, ja tu zapierdzielam, a sąsiad tu. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Że. No nie było to ciekawa robota. No ale się robiło, nie? I było. Jakoś. I się zrobiło tyle sezonów. W końcu trzeba coś zmienić, żeby sobie tą pracę ułatwić, nie? Nie utrudniać, tylko ułatwiać. Coraz bardziej. I żeby ci się chciało, bo tak to już wiesz, teraz ten nowy to chłopie, napalony sąsiad na niego, ja też na mojego Maseja. Tylko kurde, fajnie było jakby Żadnik zapuścił jeszcze. Fiat już poszedł, sprzedany. 30 sprzedana. A już teraz mam w sumie fajne traktory. No, miałem fajne, że ja nie powiem nic na Fiata, bo Fiatem też się elegancko robiło. Nie ma co mówić nawet na niego. No, tylko że no co stało się, no i nic nie zrobimy. Tak to by były teraz 4 traktory, nie? Jakby się Fiat nie rozwalił. Bo raczej Masej by nie był, tylko już jakby był, no to by miał być Zetor nowy. Już mogę powiedzieć, nie ten. Miał być nowy Zetor, ale no widać, no nie pykło. No i powiem szczerze, że nie żałuję, bo wolę tego Masej jakoś niż te Zetory. Jakoś tak mi te Zetory, no niby ja chciałem, ale tak nie przemawiało to do mnie za bardzo. Takie jakieś kurde wynalazki.
No nie sąsiad. Jak ci idzie? Ja już. Już? No, jadę tam. Kurde, to ci powiem, że. Że ta robota to się pali w rękach. Ja jeszcze troszkę mi zostało. Cyk. No to Laura, powiedzmy, że damy jakoś to. Jakoś to pozbieramy. Może. Ja ciebie sąsiad słyszę, czy kogo? Coś tu jedzie. Czekajcie, właśnie dźwięki sobie teraz. No to już nie 60, to już można trochę podgłośnić. Żebyście coś słyszeli. Oj. Ale kurde, sąsiad. Ale nie wpadłem. Jak ten klas sprawuje się? Super. Jest różnica. Cię pytasz. Moja jest węższa, bo tam moja jest metr węższa. Nie cały metr. Ale też się dobrze grabi. Na ciebie tu trochę zejdzie, nie? Na tej osi. To jest największa twoja. Największa. Rozumiem. A ja tu jeszcze ile jeden rządek. Ale ta zgrabiareczka. Fajne, krony to są jednak dobre sprzęty. Złego słowa nie powiem. Sąsiad, ty ile ty jeździsz? 15. Ile? 18. A, no ja jeżdżę 15, dlatego. Tak mi się wydawało, że coś ci szybko, za szybko to idzie. Bo ja nie mogę szybciej, nie? Wieczą. Dobre pytanie. Paliwo jest, właśnie jest. Sprawdź, sąsiad, czy masz paliwo, żeby nie było potem ciągania, odpowietrzania. Idziemy, dobra. Jadymy. Sprawione elegancko. Lepiej nie trzeba. Sąsiad, dawaj tutaj zakończymy tutaj odcineczek u ciebie. Przyjadę tutaj. To poczekaj, wyjadę dookoła i... Dobra, to czekaj, ja tam pojadę do ciebie. Nie ma co, już się nie chce. Nie chcę przedłużać. No to co, widzowie? My z sąsiadem serdecznie dziękujemy wam za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Nie zapominajcie o palce w górze, subskrypcji, która jest na Zetorze. I co, do następnego, trzymajcie się, cześć!